Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze The Binding of Isaac Repentance. No i cóż. Jak widzę, znowu nie wyłączyłem nakładki. Ale trudno, nie będę już tego zmieniał. I tak, dziś po wielkiej serii niepowodzeń spróbujemy walczyć z grą przy użyciu Kane'a. I w sumie nie będę więcej może mówił. Po prostu zaczynamy rozgrywkę. Dwa serduszka. Trochę większa szybkość, większe obrażenia. Chyba podobny do normalnego hear rate, czyli podobne płakanie. I cóż, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak. Mówiąc szczerze, Kane to jest jedna z tych postaci, którą mogę się pochwalić, że udało się osiągnąć całkiem sporo. Sprawda, nie jest aż taki, powiedzmy, przydatny i łatwy w rozgrywce, jak to jest w przypadku chociażby Azazela, który w sumie chyba na obecny moment, mówiąc szczerze, miał u mnie jako jedyny 100% wszystkich completion marków. Może z wyjątkiem jednego, bo nie jestem pewien. Ostatecznie robiłem z nim Gridiera, no ale wracając. Pomijając to, to tak, chyba Kane był postacią, która miała najwięcej u mnie zrobione. Tak, definitywnie, więc no. Trochę ogarniam i ogólnie tak. Płakanie tylko jednym okiem, bo no, drugiego nie mamy. A konkretnie mamy, ale jest zasłonięte. To do tego jeszcze można powiedzieć, no. Większa prędkość. Większe obrażenia. Mniej życia. Nie ma co narzekać. I przy okazji skrzynia, w przypadku skrzynia. Dobra. Dwa soul hearty, przyjemnie. Oraz tutaj... No nie wierzę. Bredne. Bredne. Ale tak, mniejsza. Musiałem otrzymać obrażenia. Dwa razy oczywiście. Ale dobra. Unicorn Stamp. Znaczy mówiąc, jeśli się nie mylę, to jest... Kupa jednorożca. Więc tak, mam kupę jednorożca, jej i w ogóle. Nie jest to jakiś super potężny przedmiot, mówiąc szczerze, ale zawsze lepsze niż nic, więc no. Idziemy. I tak. Lepiej już bez otrzymywania obrażeń, tak jednego soul hearta utraciłem. Oczywiście. Co my tu jeszcze mamy? Broken Remote. O. Problem w tym, że nie pamiętam, co robił Broken Remote, więc tak. Wezmę, ryzykując, że nie wiadomo, co będzie się działo. Ale tak, zobaczymy, jak tylko będzie okazja. I no. Okej. Okay. I swoją drogą, tak jeszcze tylko dodam. Jeśli wam się wydawało, że dzisiaj jestem trochę ciszej niż zazwyczaj, to powiem szczerze, że to tym razem nie jest kwestia tego, że muszę dzisiaj gadać czy coś. Jest to bardziej kwestia... Broken Remote to powoduje. Teleportowanie przy użyciu. Mech. A właśnie, najprościej w świecie kwestia tego, że musiałem zmienić trochę ustawienia na mikrofonie. I to tak całkowicie. Ostatnio zauważyłem na moich klasycznych ustawieniach często dochodziło do... Ojej. Rozpraszam się za bardzo i teraz gadam o jakichś botach, zamiast się skupić na rozgrywce. Coś mówi, że tak szybko padnę. Jak tak dalej będzie, no ale wracając. Ogólnie właśnie jest problem, natury takiej, że często dochodziło do... powiedzmy aż zbyt, no, zbytniego natężenia różnych rzeczy. O sumie głośności, przez co potem audio mogło być bardzo kiepskiej jakości i w ogóle, więc tak, no, stwierdziłem, że trochę przyciszę i zobaczymy, dokąd to prowadzi, jak będzie. Trzymam się teraz poziomu na wykresie OBS-a w sumie około minus dziesiątki. Jak jest trochę wyżej, to super, jeśli jest niżej, to przeżyję. Ale tak, zamiast minus szóstki, czy nawet minus piątki, tym razem dziesiątkę sobie wyznaczyłem, mając nadzieję, że tak, teraz będzie po prostu, wiecie, lepiej. Oczywiście czasem mogą być jakieś głośniejsze krzyki czy coś. Żeby nie było, nie mam zamiaru po prostu ustawiać limiter na 10 maksymalnie. Tylko bardziej bawię się teraz, wiecie, wytłumianiem, podgłośnianiem, gainem, nie tylko. Na moim Yeti i w ogóle. I... czy ja to już zrobiłem, czy nie? Wiecie co, nie jestem pewien, ale oj, nie, z palcem nie mam szans. Właśnie nie jestem pewien, czy udało mi się już oszczędzić Baby Plum w tym zapisie. Bo dla tych, którzy nie wiedzą, jeśli tego nie zrobiłem, bo mówiąc szczerze nie pamiętam. Za oszczędzenie Baby Plum dostajemy Fleta, który wzywa Baby Plum jako takiego chwilowego samona. Dawa się kilka pokojów, pozwala no, na różne rzeczy. Potężny przedmiot, nie ukrywając, jednak... Jak powiedzieć... Żeby to zrobić, trzeba nie otrzymywać obrażeń przez... No nie wierzę. Nie wierzę.
No, to już był żart, ja się, jestem zbyt rozproszony jakimiś butami. No tak, trzeba nie otrzymać obrażeń przez chyba aż pół minuty. Co jest trochę sztuką, znaczy na to jak ja nie ogarniam. Ale dobra, co my tu mamy? Justice. Od razu użyjemy. Liczyłem coś lepszego, ale dobra. I przy okazji właśnie trochę shot speed upa. A shot speed up zawsze mile widziany. W ten sposób większa szansa na to, że łza doleci tam, gdzie miała doleczyć. I teraz full focus. Full focus. Nie mogę pozwolić, żeby coś mi trafiło w głupi sposób. Może będę już zaliczone pierwsze piętro do Samsona. Wiecie, że chciałbym go w końcu. Nie ukrywając, Samson fajna postać. Mało nim grałem, mało zrobiłem, ale i tak fajna z niego postać, więc no. Nie okej. Cztery monetki. Chyba wpłacimy, szczerze. Wątpię, żeby sklepy oferowały coś wyjątkowo dobrego dla mnie. Przynajmniej teraz jeszcze. Otrzymam obrażenie w głupi sposób, super. Super po prostu, ale wracając. No mówiąc szczerze, chyba większość tych takich dobrych rzeczy sklepowych trzeba podblokowywać, więc tak. Prawdopodobnie czeka nas opłacanko. Póki co... Co my tu mamy? Brother Bobby. Kiepskie. To nie ukrywa, moim zdaniem bardzo nawet kiepskie. Ale tak. Okej, nie ogarnię, co się stanęło nawet. A, dobra, dobra, ja nie wierzę. Jakbym nie zauważył, że palec też ładuje beczki. Nie, no tak trzeba być mną i dla mnie. No cóż, tyle by było z moich słuchartów. Jestem znowu w pełni podatny na zniszczenie sobie szansy na Angel Deala, którego znaczy Angel Devil Deala najpierw. Drugi tak bym nie brał. Bo najprościej na świecie nie chcę. Nie chcę ryzykować. Więc idziemy, walczymy z Gemini. Okej, będzie łatwo. Najpierw mamy palec. Przy czym no, w głównej mierze chciałbym wskazywać palcem na malucha, żeby się go szybciej pozbyć. No tak, dla tych, którzy nie wiedzą, nie znam ich imion, od razu mówię. Wiem, że jakiś mają, ale nie znam. Jeśli pozbędziemy się malucha pierwszego, to potem nie będzie tej sekwencji, gdzie on się wkurza po śmierci dużego i szarżuje. A duże się w sumie chyba nie zmieniam za bardzo po tym, jak maluch nie zmienia. Więc tak, pokonanie malucha jest lepszym wyborem z punktu widzenia mojej lamy. A znaczy, ci tak się nie uda. Ale dobra. Próbować zawsze można. I uwaga, uwaga. Lada moment padnie. No oczywiście padł duży. Chociaż dobra, wygraliśmy i... You unlocked Cellar. Trudniejsza piwnica. Z większymi problemami, oczywiście. Dobra, ale i tak nie ma co narzekać. Jest mer, okej. I 7 minuta może udałoby się nawet na boss rusha zdążyć, więc pozwólcie, że nie będę tutaj marnował czasu, tylko pokój skarbów, boss, tyle. I tak, squeeze jako przedmiot, super, dwa są karty, które... No, jak wiadomo, mogą się przydać. Gorzej tylko, że dałem się złapać intuperzom i że zaraz zginę. No i na tego. Samsona znowu nie ma szans, bo już trzymam tutaj głupie obrażenia. Ale tak, nadal jest jeszcze jeden soul heart, więc nie jest aż tak źle. I pokój pełen pijawków. Ja na to mówię pijawki, to końca co to jest, ja nie wiem. Po prostu... Nie wiem, czy jest coś do dodania. Nienawidzę tych pokojów. Obrażenia mam... niskie nawet. Ciężko będzie. Wiecie, co jest jeszcze w ogóle gorsze w tym wszystkim? Gram Kane'em. Gwarantowane dobre piguły. A nie spotkałem ani jednej piguły. Więc tak. Po prostu widzę, że mój part jest standardowy. Oj, no cóż. Oczywiście, jeśli już mowa o pigułach, to najchętniej bym przywitał tutaj takie jak Balls of Steel, czy coś, bo tutaj dużo... jak to się nazywa? Dużo właśnie tego. Hartów, ale prawda jest taka, że potrzebujemy ich teraz bardzo. Bardziej nawet, żebym tylko chciał. Nie wiem, jak to działa, ale wezmę. I tak, idziemy na bossa. I szczerze wiem, że to jest może marnotrawstwo. Ale tak, chariotem byleby tylko przyspieszyć walkę. Tak, to jest, wiem, że marnotrawstwo teraz był na fistule, czy... Nie wierzę. Chciałbym na fistule coś takiego, co jest marnotrawstwo, ale... Mimo to otrzymam obrażenia. Ale dobra, mniejsza z tym, przynajmniej mamy piguły. Bad guess, nic dobrego. Health up, super, to podwójny. Więc bardzo dobrze.
Ostatnim pigułą mamy something's wrong. Oczywiście wlazłem na kolce. Jakby brakowało mi problemów. Ale mniejsza. Okej. Moglibyśmy szarżować dalej w dół, ale... Bądź szczerze, pas. Pas z tym szarżowaniem. Patrząc co, jak źle sobie radzę, boss rush byłby błędem. Lepiej po prostu iść normalnie na serducho, spokojnie, on the full, okej. Nie mam wystarczająco dużo bomb, żeby ryzykować, więc nie idziemy tylko Soul Hearta. Gdybym miał Book of Shadows, to od razu bym tam po raz. Chociaż niekoniecznie Book of Shadows, to mogłoby być cokolwiek innego, ale no nic nie mam. Więc nie ma co ryzykować. I przy okazji tak, jeszcze nadal mamy ważniejsze kwestie niż to. Tak na przykład, no nie wiem, przeżycia, znalezienie kluczy czy coś, więc nie ma co ryzykować śmiercią taką całkowitą poprzez chodzenie na jedno HP, tylko dlatego, że chciałem Soul Hearta podnieść. Co w sumie byłoby jeszcze głupsze, bo patrząc tak szczerze, co ja bym tego Soul Hearta nie doniósł. Otrzymuję serce obrażeń, żeby tam wejść, podnoszę Soul Hearta i wychodząc, tracę tego Soul Hearta. No cóż, Isaac. I zdecydowanie, to nie jest mój dzień! Dzień, mi refleks jest taki wypaczony, że... No. Raczej jest spora szansa na to, że będzie to kolejna porażka. A wiem, że wy nie lubicie oglądać moich porażek, przynajmniej w Isaacu, więc... No, będzie tak po części odcinek zmarnowany. Może byłoby lepiej, gdybym przeszedł na normala, bo normal ma nie dosyć, że mniej pokoi. To jeszcze pokoje łatwiejsze się tam mogą trafiać częściej. No i co jest ważne, przynajmniej w przypadku Isaac od Repentance'a, pociski są wolniejsze i w ogóle. Właśnie pociski i wszystkie rzeczy mają tempo standardowe. I tak, znowu jesteśmy na jednym serduszku przez moją ochotę. Znaczy ja widzę te pociski, nie wiem jak ich unikać, ale i tak reakcję mam jakąś taką za wolną, żeby coś zdziałać. Okej, mnóstwo kupy. Teraz tylko proszę cię, nie zginie od kupy. Było blisko. Nie, proszę nie. Nie rób mi tego, gro, proszę cię. I tak wystarczająco się skompromitowałem i wycierpiałem, proszę cię, gro, nie rób tego. Pół serca na całe piętro. Nie, dobrze. Jeszcze piguła są funkcji rąk oczywiście. Okej, gro, dzięki. Cieszysz mnie w niewłaściwy sposób, ale i tak dzięki. No więc cóż, jeśli zginę, to przynajmniej będziemy robić unlocki nadal. Nadal podejście może nie być przegrane. Szkoda tylko, że jako... A, ktoś inny niż Kane. Ale tak, wiecie, nie ma co narzekać. Ważne, że właśnie możemy działać, grać dalej, jakkolwiek. W ogóle ciekawa mnie teraz jedna rzecz, czy w takiej sytuacji utraciłbym Lucky Foota, czy nie? Bo jeśli tak, to nie chcę do tego doprowadzić. Jeśli jednak nie, no to tym bardziej. Jeśli jednak nie traciłem, to dobrze. Ale i tak nie chciałbym zginąć. I wiedziałem, że to nie mogło być tylko oni, to byłoby zbyt proste. Dobra. A teraz skupmy się już naprawdę na tym wszystkim. Na przeżyciu i w ogóle. I tak, musimy poszukiwać kamieniu z X-em. Ale chcesz jako Tinted Rocky. Odznaczone kamienie, niebieskie kamienie, jak zwał, tak zwał. Ale musimy, w sumie ja muszę najbardziej ich teraz wyszukiwać. Co moją ostatnim szansą na przeżycie. Chociaż sądząc po tym, jakich wrogów tu mamy i ilu... Ojej, to moja szansa i tak jest już dosyć nikła. Chociaż, dobra, nie jest jeszcze aż tak źle, jak by mogło być. Przykaz też w tym piętrze może zajrzymy na sklep, jeśli znajdę zapasowy klucz. Wiecie, w sklepie może zdobędziemy serce, jakiekolwiek. Na skrócie chociaż trochę przed porażką. Okej, dobra, pół serduszka. Tylko ostrożnie gwiazdy kluczu, żeby tego nie zniszczyć. Dobra. I tak. Mamy 9 monet, więc. Na Soul Hearta czy coś by nie było stać. Tylko, że jeśli tam wejdziemy teraz, to jest spora szansa, że już nie wróci, że już nie dojdziemy później gdzie indziej. Chociaż zaryzykuję z jedną rzeczą. Pewnie tutaj nie może być w sumie. A jednak jest. Dobra. Mój instynkt tym razem mnie nie zawiódł, więc dobra robota, gwiazdy kluczą. Chociaż jedna rzecz dzisiaj udała. Wysadzamy jego i... No nie ma. Ale za to coś dużo lepszego. Poniekąd. There's options i piguła, której nie znamy, więc om.
Balls of Steel, no, nareszcie, dobrze, 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 dobrze. Teraz już się czuję chociaż trochę bezpiecznie, wiedząc, że mamy w puli taką piękną pigułę. A, oczywiście piguła sama nie ocali mnie przed śmiercią, moimi lamami i tak dalej, ale ułatwi, na pewno ułatwi działanie. A póki co bierzemy wszystko, co się da, no i idziemy. Ale kto by się spodziewał, there's options. Nie, to akurat było super. Powiem szczerze, to było super i zapomniałem w sumie, że mam już to taki podblokowane, bo to mam teraz there's options i more options, czegoś tak. Ogólnie to od boss roomów i od treasure roomów, to jest chyba od boss roomów. No szkoda, że nie od treasure, wiecie, chociaż... Może jest od treasure, aż tak nie pamiętam. Chociaż chyba od bossów. Treasure'ów chyba było żółte. Tak, zdecydowanie i... Proszę, Picket's Head, no... Gierka tym razem już łaskawie podchodzi do mnie, ostrożniej niż ostatnio. Zwiększa mi obrażenia i w ogóle co. Teraz, mówiąc szczerze, obrażenia wysokości 7 coś. Przyzwoite. Przyzwoite. Niedobre, ale przyzwoite. Z takimi obrażeniami można grę kończyć. Nie, dobra, może trochę bez przesady z takimi obrażeniami. To dajmy na to, bym do tych prawdziwych ostatnich rozdziałów raczej nie chciał podchodzić. Ale no, na pewno lepsze to niż standardowy 3,5. Kluczyk za bombę? Oczywiście. Nawet nie ma co marudzić. Perta idealna, jako że mamy nadmiar bomb i dosyć kluczów. Więcej kup. Od których otrzymuję obrażenia, oczywiście. W sumie tak nawet się zastanawiałem przez chwilę, czy otrzymam obrażenie na tym piętrze, czy nie, ale teraz już wiem, że tak, więc no. Samsona nie będzie. A przynajmniej nie będę grał losem. Bo jak będę grał losem, to może kiedykolwiek, kiedyś jakoś tak jakimś cudem bym wziął blokową Samsona. Chociaż... ja najpierw bym musiał umieć grać losem i ginąć na pierwszym pokoju, w którym spotykam jakiegokolwiek wroga. No, bo to jest szczera prawda, losem nie umiem grać i chyba nigdy się nie nauczę. Jestem po prostu zbyt nieostrożny i przy okazji dużo monetków. Bo strasza raczej nie zrobimy, za mało czasu zostało i czy jest coś jeszcze do sprawdzenia? Niekoniecznie, więc idziemy. I oczywiście, że pip. Chyba na każdym podejściu ostatnio z tego co kojarzę, on występował. I... żeby było zadość, dobrze, że nie bloat. Za każdym razem jestem pewien, że to powtarzałem, więc teraz też to powtórzę. I póki co stoimy tutaj, wskazujemy na niego palcem. Co jest nawiązaniem do innej gry chyba. Nie pamiętam tylko, czy to była gra Edmunda, czy on tam tylko przy nim pomagał, czy co. A to jest słownie gra, gdzie kursorem był taki palec. I ogólnie chodziło tam o to, że trzeba wskazać palcem po zeznaniach gościa jakiegoś. To jest winny. Niektóre postaci tam pamiętam, że kłamały, inne mówił dosłownie tylko na odwrót, inny zawsze było tak dwie prawdy, jedno kłamstwo i tak dalej. O, fajna gierka, malutka. Pamiętam, że jak byłem dzieciakiem, to dodałem na YouTubie. No. Teraz, no, nie pamiętam tytułu, nie pamiętam dokładnie niczego, poza tym charakterystycznym palcem i tym, że jak mówiłem, postacie takie różne jakby zdania mówiły. I chyba pierwszy, kogo w ogóle był, to jestem też pewien, że tam był chyba gościu, jakiś o imieniu Bob czy coś. Dosyć wcześnie dostępny. I teraz tak, o, do wyboru mam dwie rzeczy. Nie wiem, czym się to do końca różni, które jest lepsze. Ale szczerze, ciężko mi powiedzieć, które jest lepsze. Obstawiam, że są dosyć podobne, więc... powiedzmy tak. Po prostu przejdę na ślepo i co podniosę, to podniosę. I wziąłem Path of Ninetales. A nie, dobra, tam było speed up chodzenia, to jest short speed up, dobra. Czyli wybrałem w sumie nawet lepiej, jak tak teraz się zorientowałem, bo myślałem, że to obie były od po prostu speed up, a tutaj short speed, więc no. Szybkie pociski za bardzo dobre obrażenia, bo dziesiątka to już nie ma naprawdę do czegoś przyczepić. To są mocarne obrażenia, jak na moje standardy. Tylko, że ja zazwyczaj kończę rozgrywkę, przynajmniej kończyłem na tym zapisie, jak jeszcze grałem. Z obrażeniami najczęściej 3,5. Ja nie ukrywam, większość tych podejść to była śmierć, ale... jak zazwyczaj miałem 3,5, jak grałem ostatnio. Głównie dlatego, że te postacie, które miały większe bazowe obrażenia, najczęściej już miałem poukończane. Albo wyjątkowo próbowałem zaliczać rzeczy Izakiem, którego, co ciekawe, nie miałem 100%, ale... prawda jest taka, że rzadko kiedy grałem podstawowym Izaczkiem. Głównie z takich powodów, no, że... nie wiem, co sobie wytłumaczyć. Preferowałem zrobić unlocki konkretne na rzeczy, które wiem, że mi będą potrzebne, patrząc na to, jak bardzo nie ogarniałem w grę czy coś.
Unlocki Isaaca, no nie ukrywajmy, do najlepszych to nie należą. Nie są wcale takie złe, bo przygotowo Mom's Knife. Jeden z lepszych przedmiotów, które zamieniają łzy. Przynajmniej moim zdaniem. No oczywiście, że tam był dostępny. Chyba za przejście Sheolu. Więc no, super rzeczy, no. Takie rzeczy jak Missing Poster, czy jakiś tak. No fajne, bo Missing Poster to tak naprawdę odblokowanie losta, ale... Szczerze powiedziawszy, poza takimi elementami pojedynczymi, to Isaac jest takim postacią basicową, która nawet swoje unlocki ma takie, no nie szczególne. Przykładowe za pokonanie Isaaca jako Isaac? Wiem, dziwna taka jest koncepcja, ale no. Dostajemy łzy Isaaca, jeden z najbardziej nieprzydatnych przedmiotów w grze. Wiecie, no, nie, że jest jakoś zły, tylko jest to tyle dużo lepszych przedmiotów, że małe szanse coś wykonosić ze sobą. No ale oczywiście, jeśli się nie ma niczego na spację i jak się trafią, to czemu nie? Można wziąć. Gorzej z tym, że mało kto będzie tego ci używał. I w sumie zapominam o tym, że mam to Unicorn Stamp dostępny. Slot Machine. No okej, okay, no akurat powiem szczerze, że warto grać na Slot Machine, bo masz większe szanse na wygrywanie, więc tak. I zanim ktoś powie, że to jest naciągane czy coś, to nie, po prostu to działa w ten sposób, to dosłownie podstawowej matematyce. Że jak tak, normalnie jestem powiedzmy 1/3 na wygraną, przykład, bo nie jestem pewien dokładnych procentów czy coś, to Kane ma 2/3. Więc no. Fajnie to działa. I tak od razu zanim też będzie działać, to też... Znaczy zanim będzie mówione, czy coś działa też na tego całego... jakby to nazwać, żebraczka, co to czaszki podnosi. I od razu to też jest związane z mechaniką związaną z tym żebraczkiem. Otóż tak naprawdę to jest losowana szansa, czy nam się uda to w ogóle wylosować to, co on tam chce. I to nieważne, którą czaszkę podniesiemy, po prostu to jest szansa na to, że w ogóle to trafimy, więc wiecie. To nie jest tak, że no jak może ci pomóc, jak ty i tak masz 1/3 szansę, no nie 1/3. To, którą tak naprawdę podnosimy czaszkę, to ma zerowe znaczenie w tej kwestii. Wiem, pewnie niektórym zniszczyłem teraz światopogląd, ale tak. Więc no, bierzemy coś takiego, będziemy mogli otrzymywać obrażenia, żeby padały przedmiociki z nas i super. Możemy iść dalej, w sumie już po bossa. Nie wiem, czy jest coś jeszcze takiego istotnego do sprawdzenia na tym piętrze. Ale nie przejmujmy się tym. Po prostu pokonujmy kogo trzeba i próbujmy chociaż raz pokonać Muscarta. Bo no, mam niby trzy pokonania, ale ostatnie podejścia po prostu podniszczyły moją wiarę w moje możliwości. Więc no. A i przy okazji jeszcze kolejne. Czy ja naprawdę dotknę kamienia kolczastego? Nie wierzę, po prostu w swoje mlamy. Ale wracając. Następne podejście też prawdopodobnie, o którym tak sobie myślę, to będzie prawdopodobnie już... dużo prawdopodobnie używam oczywiście. Ale tak, następna rozgrywka, którą chciałem wam pokazać, prawdopodobnie będzie właśnie już na grid mode. Bo zachciałem się grać jedną postacią, która... no, jest do odblokowania na grid mode. Więc tak, po prostu następne podejście grid mode jako Azazel. Tak, podczas Unicorn Stampa nie jestem w stanie nawet palcem pokazywać. Ja wiem, że nie można płakać, ale fajnie bym chociaż mógł palcem wycelować. Nie, nawet na tym pozwalałem. I nie będzie Angel Rooma, bo oczywiście musiał w głupi sposób dać się trafić. Skowi. I drugi raz się dam trafić. Nie, nie. Ja to nie proszę o dużo, tylko jednego Angel Rooma. I tak, oczywiście. Czemu trolka wypadła? Ktoś mi wytłumaczy, czemu się tu pojawiła trolka? Bo ja tego nie ogarniam. Czemu się naprawiła, to okej, okay, ja to rozumiem, ale czemu wypadła w ogóle trolka? To mnie zastanawia najbardziej. Wiecie, no, mam to... Nie mówcie mi, że ten plecaczek, który tak jakby sobie kupiłem, to też pozwala rzucać trolki. Jeśli tak, no to wow, tego się nie spodziewałem. Dobra, nie, to Torn Photo oczywiście. Jeszcze szybsze płakanie i lepsze lecianie. Niestety zasięg mamy dalej do bani. Kurczę, mogą pójść po serce, nie pomyślałem. Ale wracając, tak. W sumie nawet dobrze trochę z tym, że nie dostaliśmy Angel Rooma. I tak wiem, że trochę takie kontrintuicyjne z tym dobrze, że nie dostaliśmy. Ale tak, jeśli go nie dostaniemy, to będziemy mogli od razu po tym, po serduchu zaryzykować pójściem na katedrę i walką z Isaaciem. Nie jest to może najrozsądniejsze, patrząc na to jak lamię, ale zawsze jakieś wyzwania, wiecie, jakieś emocje będą, cokolwiek. Badania są takie spore jak próba pójścia
na Darkrooma. Dobrze, nie było całego Darkrooma, można osiągnąć nawet na swoim pierwszym podejściu w ogóle, zanim się pokona mamy po raz pierwszy. Jest to możliwe, oczywiście trudne, bo trzeba mieć dużo źródeł leczenia albo zapasowych serc i być na tyle odważnym, żeby uwierzyć w swoje możliwości. Po czym bardzo, bardzo, bardzo dużo razy trzeba się pokłuć w Sacrifice Roomie. Niestety dostanie się efekt You Feel Blessed, czy coś tak. Znaczy, w sumie to nie jest związane z tym efektem, po prostu pewnym razem... Już się plączę, oczywiście. Ale tak, pewnym razem po prostu jak się kujecie, nagle was teleportuje do Darkrooma. Nieważne na którym piętrze to robicie. Więc no, jeśli zrobicie to nawet na piwnicy 1 jakimś cudem, bo nie wiem, wypadło wam 20 czerwonych serc, no to proszę bardzo, na piwnicy 1 jesteście ostatnim tym piętrze rozgrywki podstawowej. I cóż. Powodzenia z tym, żebyście sobie poradzili. Bo nie ukrywam, no, Darkroom i tak dalej to są ciężkie piętra, nawet... No tak, nawet fajnie, bo mam jeszcze tricola. Ale nawet ciężkie piętra dla osób, które mają normalne wyposażenie i normalne życie. Co dopiero dla kogoś, kto bezpośrednio z basementa 1, daj na to. Się tam daj. Więc no. Wiem, że są tacy, którzy w ten sposób próbują. Nie można tam zrobić łatwo, jeśli się gra postacią odpowiednią. No tak, jeśli grasz lostem, w sumie tam się nie dostaniesz. Akurat los by nie miał żadnych problemów z tym. Co prawda dłużej by bił bossów i tak dalej, ale no i tak nie może trzymać obrażeń, więc no tam bez różnicy, czy idzie na początku, czy koniec. To jest taki Azazel. Ciężko by było tu zrobić Azazelem, w szczególności pamiętając, że nie ma health containerów, więc tak, trzeba byłoby zdobyć przedmiot na pierwszym piętrze, który daje chociaż jedno czerwone serce. Oraz... Co ważniejsze... Jedno czerwone serce nieco za mało, bo chyba najpierw używa te wszystkie soul hearts i tak dalej, więc... Co najmniej dwa health containery albo bardzo dużo serc wypadną sobie. Przy czym wypadnięcie serc ogólnie to jest już cud. To jest dopiero duże ilości soul heartów. O nie, katakumpsy. Trudniejsza wersja... Depsów. Chciałem w sumie depsów, nie, nekropolii chyba. To jest depsy czy nekropolia? Nie, to są tylko dank depsy, więc to chyba jest nekropolia. Nie, depsy! Nekropolia. No to ja już nie ograłem nekropolia, w tym momencie gdzie była. Nie wiem. Jakoś tak się naprawdę pogubiłem teraz w tym wszystkim. Co tu chciałem, ale wracając no. Więc Azazel moim zdaniem jest kandydatem, to wszystko. O, piguła! Zjemy? I... Nie wiem, czy to było I'm drowsy, czy I'm excited. Chyba drowsy prędzej. Tak, drowsy, więc fajnie. Lepsze to niż excited. I raz setki. Nie, biorę to. Mieliśmy w pokoju skarb, nie ma co. Nóżka mamuśki. Teraz tylko prosić Erengeusa, Boga RNG i inne takie rzeczy, to żebyśmy w głupi sposób nie dali się zabić. Albo bez komentarza. Bo już dałem się w głupi sposób obrazić mocno. Tak, to chyba będzie mój koniec. Tak. Prawie mój koniec i... Nóżki tracimy, ale... Tracimy inne rzeczy. Dobra, więc... Ostatnia szansa. Tym razem już nie jako Kane, a jako Blue Baby. Oczywiście. Będzie znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania. Jak głosi prawidłowa nazwa? Inaczej mówiąc... Martwy, uduszony Isaac, który może mieć tylko soul hearty. Ciężka postać, nie ukrywam. I postać, którą tak naprawdę większość unlocków... Co ciekawe, nie zrobiłem ja, a siostra. Grający ze mną wtedy w koopie. Więc no. Prawda jest taka, że nie jest to postać, której nie lubię, czy coś. To nie, po prostu... Jakby to najlepiej określić. Nie miałem okazji nim grać. Grałem zawsze kimś innym. Ale cóż, jeśli to się stało, jeśli już Ankh nas przetransformował, co... Oj, niestety. Raczej kiepsko będzie już z dalszą przygodą, bo... Mówiąc szczerze, proszę. Mamy same soul hearty. Czerwone serduszka są już do niczego. Nie będę miał jak się leczyć. A polegając tylko na tym, co mamy,
ciężko będzie wygrać. Oczywiście wiecie, no nie neguję, może się uda. Plus to też zaprzepaszcza mocno szansę na dostanie się do katedry. Na tym piętrze, jeśli przeżyjemy je, mamy gwarancję Angel Rooma. No oczywiście Blue Baby nie może tracić tej szansy. To jest oczywiście super. Właśnie to też są głównym powodem, dlaczego siostra grała Blue Baby. Żeby nie tracić po prostu swojej szansy na Angel czy Devil Deal. Ale tak, z perspektywy takiego momentu jak ten, to jest to przecież bardziej przeszkoda niż pomoc. Kiedy dosłownie, będąc szczerym, liczyłem na to, że stracę tą szansę na tym piętrze, po to, żeby właśnie mieć na następnym piętrze gwarancję, że będzie 100%. Teraz no, niestety. I przy okazji dałem się trafić, co znaczy, że mam już tylko 3 życia. A to oznacza mniej więcej tyle, że no musimy nie dać się trafić więcej niż 2 razy. Jeśli damy się trafić więcej niż 2 razy, to GG. No chyba, że jakimś tym dostaniemy więcej życia. I wiecie, nie to, żebym narzekał, ale... Tak, widać, że gra nie będzie chciała nam z tym pomóc. Okej... Okay. Tam, bomba. Serducho. Czekaj, serducho. Monetka. Niestety, to nie to, czego potrzebowałem, więc... W sumie, pokój pełen kup. Jeszcze kupa może coś dać. Chociaż nie sądzę, żeby to było aż takie monety. W ogóle wiecie, jakim jestem jełopem. Nie wydałem pieniędzy przed wejściem do Umba. A tutaj przecież już ten. Jak to się nazywa? No nie ma już sklepów, więc tak tego nie wydam. No cóż. Jestem jełopem po prostu. Mówiąc plastikiem. Ale tak. Nie przejmujmy się tym jakoś wielce. Damy radę. Pokoje nie są aż takie trudne. Może jakimś cudem jeszcze dostaniemy coś super potężnego tam od aniołków. W sumie z takich potężnych rzeczy, o których myślę. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale wiem, że tam... Nie wiem, czy nie był do odblokowania, ale wiem, że można dostać bardzo fajnego kolegę sobie właśnie za ten, za Angel Rooma, który ze mną chodzi, fajne pociski strzela, takie bijące 10 obrażeń naprowadzane. Wiem też, że jest taki bardzo ładny przedmiot, jak właśnie Sacred Heart, który, no mówiąc wprost, po prostu znacznie wzmacnia łzy. Daje większy mnożnik obrażeń, zwiększa życie i w ogóle super przedmiot. Ale z drugiej strony są takie rzeczy jak coś, co tym razem przynajmniej by nie pomogło w żaden sposób Holy Water. Wiecie, nie żebym się czepiał, bo Holy Water zostało znacznie wzmocnione od początku Repentance'a, ale... Nie sądzę, by Holy Water było teraz tym, co jest potrzebne, żebym... wygrał. Okej, kolejne obrażenia otrzymane. Niedobrze. Coraz bliżej mojej śmierci. Ponownie śmierci, bo oczywiście już jestem martwym dzieciakiem. Uduszonym we skrzyni. I tak. Tutaj nic, tutaj... Nie. Nie, nie. Tutaj dwóch takich wrogów, ale co z tego, że tutaj oni są... We dwójkę tylko, jak... Jak tak dam się trafić? Co to jest? Blacktooth. A, dobra, wiem. Tak, to ma szansę, żeby strzelić zębem, bo jest to tylko łzą. Oczywiście, że to wykorzystam, to jest zawsze szansa na zwiększenie obrażeń. Gorzej, że no... Chcę po takiej szansie, jeśli tak zaraz padnę, tak na śmierć. I sam wlazłem w pociska. No, oczywiście. Nie wiem. Nie, naprawdę nie wiem, co więcej powiedzieć. No, zlamiłem. Znowu. 34 minuty. Zlamiłem, nie. Wiecie co, chyba będę musiał wrócić do grania na moim prywatnym zapisie, żeby trochę poćwiczyć. Tak. No cóż. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja jestem załamany już swoim poziomem nieogaru i cóż. Widzimy się w Isaacu ponownie, jak tylko znajdzie mnie wola do grania. I oczywiście gra będzie dostępna, bo nie ukrywam. No teraz mam takiego farta, że udało się nagrać trochę odcinków w miarę regularnie. No, z następnością gry są problemy delikatne. Ale dobra, nie będę już przedłużał, po prostu dziękuję bardzo, no i trzymajcie się, hej.